Siema, witajcie, jestem Teriel i witam was w kolejnym przeglądzie kompendium, tak to nazwijmy. Teraz twórcy doszli do 10 milionów dolarów, co było celem właśnie do zebrania przez graczy na główny cel, czyli nagrodę główną z turnieju International 2014, który odbędzie się już za kilkanaście dni. I w tym momencie już mamy, powiedzmy, kompendium w całości udostępnione, zaktualizowane, można powiedzieć nawet. Oczywiście mamy tutaj przedstawione wszystkie drużyny. Pierwszy film na ten temat mogliście obejrzeć już wcześniej na moim kanale. Zachęcam was właśnie do zapoznania się z tym filmem, czym ono jest, to kompendium i co może dać. A tutaj właśnie przyjrzymy się tym wszystkim rzeczom, co wszystkim rzeczom, które zostały dodane. A dodane zostały dwa nowe kuriery. Coś w stylu pogody. Możemy ustawić sobie własną pogodę w grze. I emotikony do gry. Te wszystkie rzeczy, które właśnie wspomniałem, dostajemy na wejściu, gdy od razu kupimy kompendium. A one wynosi 7 euro, 7,20. Także myślę, że za takie nagrody to według mnie bardzo się opłaca kupić nawet w tej chwili. Tutaj mamy właśnie przegląd wszystkich drużyn, które dostały się przez kwalifikacje w poszczególnych rejonach świata. Tutaj mamy właśnie obstawiane rzeczy. Tutaj mogliśmy wybrać turniej dzikie karty. Ja wstawiłem zespół oraz moje przedewiwania do dogrywek, które będą miały miejsce niedługo, w sumie za 3 dni. Obstawiam najlepszą szóstkę graczy. I oczywiście tutaj mamy kolejne obstawienie, ale to oczywiście musimy poczekać, aż playoffy się skończą. Tutaj mamy coś ciekawego. Twoi ulubieńcy, możemy ustawić najlepszą swoją ulubioną drużynę. Ja ustawiam Navi. To oczywiście można zmienić w każdej chwili. I ulubionego gracza Trixis Fantic. To według opisu pozwala nam wyszukać graczy o podobnych upodobaniach, ale to jak wiadomo średnio działa. Nowością w kompendium są twoi ulubieńcy. Wybieramy naszego ulubionego bohatera i właśnie gdy będziemy wygrywać coraz więcej naszych meczy, tym będziemy dodatkowo rzeczy odblokowywać w lotej postaci. Jest to dość ciekawy motyw i jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Tutaj mamy właśnie ustawienie kolejnych ciekawych rzeczy. Dużo spekulacji i tutaj ciekawsza rzecz. Bitwa Arkana. Wcześniej mogliście zobaczyć poszczególnych bohaterów, które mogliśmy wstawić, który ma dostać swój specjalny set Arkana. I tutaj właśnie widzicie mały wykresik, jak poszczególne etapy przechodzili ci bohaterowie. I tutaj właśnie mieliśmy finał, powiedzmy, między Phantom Assassin a Juggernautem i wygrała postać Juggernaut, którą jestem wielkim fanem i który poradnik mogliście obejrzeć też na moim kanale, co również zachęcam do obejrzenia. Tutaj mamy dzienne wysyłanie bohaterów. Codziennie możemy sobie losować jakiegoś bohatera i gdy ukończymy to wyzwanie, to dostajemy określoną liczbę punktów do kompendium naszego. Bardzo fajny motyw. Myślę, że to powinno być na stałe. Nie tylko kompendium, ale również dla każdego gracza. Myślę też, że to będzie doskonały motyw do naszego grania. Jeśli chodzi o dalsze wybory, to mieliśmy głosowanie na głos, ponieważ nie wszystkie postaci mają doskonały głos, tak jak ja. Także mogliśmy wybrać postać, która zostanie na nowo zdubbingowana, powiedzmy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wygrała postać Sladar, która według mnie ma właśnie najgorszy głos. No i też Spectra. No ale cieszę się, że właśnie Sladar wygrał. Myślę, że to będzie coś o wiele ciekawszego i może bardziej fajniejsze teksty będzie mówił. I ostatnie głosowanie było to przerobienie modelu. Jak sami pewnie się domyślacie, postacie mają już kilka, no, powiedzmy, już jakiś czas i z Doty 2, już nawet tam bety później,
Nie zostały zaktualizowane modele. Tu wyglądają dość biednie w porównaniu do nowszych, czyli powiedzmy do Edge Spirita czy Terrorblade'a. I tutaj właśnie mieliśmy do wyboru postaci, które mają właśnie dostać nowe model postaci. Nie chodzi o set, tylko o sam wygląd podstawowy postaci. I tutaj mieliśmy walkę między Faceless Voidem i Viperem. No i oczywiście Faceless Void wygrał, jak sobie widzicie. Według mnie to bardzo właśnie zasłużone wygrane, ponieważ Faceless Void, no, nie wygląda atrakcyjnie z twarzy. I myślę, że twórcy pomyślą również nie nad, tylko nad samym modelem, ale również może nad, powiedzmy, nad jego umiejętnościami, jak będą wyglądać, ponieważ też mało specjalnie wyglądają. I ostatnio w załączniku mamy wszystkie drużyny, które zakwalifikowały się do Internationala. Tutaj co widzicie są właśnie zebrane karty, pewnie jak gracie w Dotę, to dostajecie właśnie taki pakiet kart i te karty musicie wykorzystać w kompendium. I gdy zbierzemy wszystkie karty, to wtedy za każdą drużynę dostajemy specjalny grem, który właśnie wam teraz zaprezentuję. Szybko, szybko. I tutaj właśnie dostajemy specjalne runy, które może wrzucić do danego przedmiotu i dzięki temu nabijamy sobie punkty obejrzanych meczy danego zespołu. Dla fanów poszczególnych zespołów jest to super sprawa. Dla mnie, że akurat nie mam jakiegoś ulubionego super zespołu, to myślę, że będzie, powiedzmy, taka mała ciekawostka. Tutaj właśnie mamy kulę związane z pogodami. Pogody będziecie mogli obejrzeć w czasie moich dalszych filmów związanych z poradnikami. Tam będziecie mogli mieli możliwość obejrzenia danych, powiedzmy, zjawisk pogodowych. Jeśli chodzi o nowych kurierów, to mamy style dla pana papugi. Tylko nie go znajdę, ponieważ mam dużo przedmiotów, a zawsze się w tym gubię. Dobra, jest pucz, puglądko nazywa się. Jest to jeden z pierwszych kurierów, który stajemy do kompendium. Ma on dwa style, jeden z złotym hukiem, a drugi to po prostu taki zwykły huk metalowy. I oczywiście pan skrzekacz. O ile go znajdę. Co nie będzie łatwym zadaniem. A w sumie mam tutaj właśnie z okładku kurierzy. I tutaj właśnie mamy trzy style. Mamy papugę na łódce. To jest forma latająca, czyli on po prostu lata na tej łódce. Tutaj mamy kolejny styl. Też na łódce pływa. I tutaj jest zwykła latająca forma. Każdą z tych form odblokujemy wraz z tym, jak mamy zdobyty nasz poziom kompendium. Dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o aktualizację do kompendium. Mam nadzieję, że wam wszystko wyjaśniłem, jeśli chodzi o tą książeczkę. Cały czas zachęcam, żeby co kupu, bo to jest bardzo fajna sprawa. Dostajemy też oczywiście bonus do punktów bojowych, ja mam ponad 400%. I pamiętajcie, że jeśli mamy 400 bonusu, to jeśli każdy inny gracz w czasie gry będzie miał kompendium, to ten bonus nam się nabija. No, najwięcej uzyskałem bonusu 700%, także jeden poziom za jeden mecz w sumie mi wyszło. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Zobaczymy się w następnym filmie, gdzie będę otwierał skrzynki, ponieważ pewnie zauważycie gdzieś tam w tle, są 4 skrzynki i będziemy je powoli otwierać. A ja żegnam się z wami serdecznie jeszcze raz. Cześć i na razie.